Hi guys, sorry for my disappearance. Przepraszam, że zniknęłam, but I was traveling and I was training abroad, ale podróżowałam i pracowałam za granicą. So it was very, very difficult to actually get in touch with you guys. But I'm making it up now, więc teraz nadrabiam. And I thought I can record a movie, record a program about traveling at the airport and what happens when you miss your flight or when the flight is delayed. Więc dzisiaj nagram taki krótki film na temat tego, co się stanie lub co się dzieje i co należy zrobić, jeśli okaże się, że nasz lot został odwołany albo po prostu na niego nie zdążyliśmy. So, starting from the beginning, więc zaczynając od początku, zaczniemy od sytuacji. So, situation number one is that we missed our flight because we got to the airport too late. Więc sytuacja numer jeden to kiedy zjawiamy się na lotnisku i na przykład był jakiś wypadek na autostradzie i nie zdążyliśmy dojechać i nasz samolot odleciał. So we can say, I missed my flight. What do I do now? Nie zdążyłem na mój lat, nie zdążyłam na mój lot. Co teraz mam zrobić? I missed my flight. What do I do now? Możecie udzielić dodatkowych informacji. For example, I got delayed and I missed my flight. Tak? Czyli były jakieś opóźnienia na drodze i no, uciekł mi mój samolot. And what do I do now? I missed my flight. I got delayed. What do I do now? Co ja mam teraz zrobić? I takie pytanie na pewno, które Wam się pojawi, jest: Do I need to book another ticket? Czyli czy mam zarezerwować kolejny bilet? Do I need to book another big ticket? Or are there any flights to this direction today or soon? Tak? Czyli czy w ogóle są takie loty, tak? Które w ogóle lecą w tym kierunku? So, are there any flights to, for example, Vienna? Are there any flights to London today? Or are there any flights to New York soon? Także to są takie pytania, które możemy zadać. We can also say, do I need to pay a full price again? Czyli czy muszę zapłacić całą cenę za kolejny bilet? Do I need to pay a full price again? And that's about it from this. Czyli z sytuacji numer jeden to chyba wszystko. Sytuacja numer dwa, kiedy opóźni nam się lot łączący nas z innym lotem. So when we miss a flight because our connecting flight was delayed. Wtedy musimy podejść znowu do informacji i powiedzieć, OK, my connecting flight was delayed and that's why I didn't make it for my flight. Or I missed my plane because my connecting flight got delayed. Tak? Czyli to połączenie, które miało mnie połączyć z drugim samolotem, było opóźnione. We arrived too late, or we landed an hour too late. Czyli wylądowaliśmy na przykład godzinę zbyt późno. And I missed my connecting flight. I po prostu uciekł mi kolejny lot. What do I do now? Co mam teraz zrobić? Często się zdarza tak, że lądujemy wieczorem, no i noc zostaje na lotnisku. So, what do I do now if there are no more flights today? Czyli co ja mam teraz zrobić, skoro dziś nie ma żadnych lotów? We can ask, does the airport provide accommodation and food for the time of waiting? Czyli czy lotnisko udostępnia, czy daje nam możliwość skorzystania z jakiegoś lokalu, czy jakiegoś jedzenia na czas oczekiwania na kolejny lat. So, does the airport provide food and accommodation for the period of waiting? And usually it does. I z reguły tak to już jest. I to jest w momencie, kiedy nam coś ucieknie. I jeszcze jest sytuacja ze zgubionym bagażem. So one more thing is when we lose our luggage. It happens often that when you are taking long distance flights, they don't have enough time to put your luggage from one plane to another plane that you're gonna just hop on in a moment. Więc często zdarza się tak, że lecąc z daleka,
ekipa pracująca na lotnisku nie zdąży przełożyć naszego bagażu z jednego samolotu do drugiego. Rezultatem tego jest to, że lądujemy na lotnisku, powiedzmy, w Warszawie albo gdzieś na końcu świata i okazuje się, że nie mamy swoich ubrań. So we don't have our bag is missing. Czyli naszej torby po prostu nie ma. Wtedy idziemy znowu do takiego okienka przy tych miejscach, gdzie odbieramy bagaż i mówimy następującą rzecz. I don't have my bag. My bag hasn't arrived yet. Czyli jeszcze nie przyleciała moja torba. I don't have my bag. Or my bag is missing. Albo po prostu brakuje mojej torby. My bag is missing. Please help me. What do I do? Proszę, pomóż mi, co mam z tym zrobić. Zwykle będzie tak, że powiedzą, zlokalizują bardzo szybko bagaż. So the person will say, hold on, I'll try to locate your luggage for you. Więc osoba, z którą rozmawiamy, najprawdopodobniej powie, proszę poczekaj, tak, aż zlokalizuję, gdzie ten twój bagaż jest. Please let me locate your baggage or track your baggage. No i najprawdopodobniej usłyszymy informację, your luggage is still in Kuala Lumpur, or your luggage is still in the other side of the world and not with you, tak? Czyli że nasz bagaż jest zupełnie gdzie indziej. I dadzą nam informację, it will arrive in the next plane, for example, it will arrive the next day. And you will get it delivered. Czyli, że on przyjedzie następnego dnia i na pewno taki bagaż zostanie dostarczony prosto do hotelu albo do domu. So the bag will be delivered. Please leave your details. Czyli bagaż zostanie dostarczony. Proszę, zostaw swoje detale czy informacje odnośnie swoje imię, nazwisko i miejsce pobytu. You can also say that the luggage was damaged. Możecie również powiedzieć, że torba została zniszczona. You then need to claim it as well and you need to go and say my luggage was damaged, what do I do now? Czyli trzeba podejść do miłego pana i złożyć po prostu skargę, make a complaint, złożyć skargę and say i powiedzieć the luggage got damaged or was damaged. Can I please get some sort of money back or luggage back or whatever else they offer. Czyli poproszę o zwrot pieniędzy, ewentualnie o nowy bagaż. And they will get it delivered to you when you fill in the form. I oni poproszą, żebyś wypełnił formularz, so fill in the form, wypełnił formularz and they will either take your luggage or pay you the money back or bring the luggage back to your house. Więc oni albo dostarczą nam z powrotem nasz naprawiony bagaż, ewentualnie zwrot pieniędzy. So this is it about traveling and airports and all the luggages and baggages and getting lost. To jest wszystko, jeśli chodzi o te wszystkie nasze bagaże, kiedy nam ucieka samolot i kiedy potrzebujemy pomocy. If you have any more questions, let me know. Jeśli macie więcej pytań, dajcie znać, na pewno nagram. Jak zwykle zapraszam Was, żebyście podawali mi kolejne tematy, o czym chcielibyście usłyszeć, co chcielibyście zobaczyć, a ja postaram się szybko je nagrać. See you soon, guys. Take care. Bye.